Cześć, ja jestem Tomir i witam Cię w kolejnym pianistycznym odcinku. Dzisiaj na warsztat bierzemy progresję 2-5-1. Co to takiego? Jest to najbardziej popularna progresja w szeroko rozumianej muzyce rozrywkowej, a zwłaszcza w jazzie. Pojawia się ona niemalże w każdym standardzie jazzowym. Jednym słowem, jazz stoi na 2-5-1. A teraz jedyna bardzo ważna rzecz. Jeżeli chcesz robić coraz większe postępy w grze na pianinie, to jest właśnie ten moment, żeby wcisnąć czerwony przycisk subskrybuj wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli już to zrobiłeś, jedziemy dalej. Przejdźmy do klawiatury i już pokazuję, o co tutaj chodzi. 2-5-1. Te cyfry oznaczają stopnie, na których zbudowane są akordy w danej tonacji. Czyli wybieramy tonację i budujemy akordy. Proponuję tonację Es-moll. Oczywiście C-dur, czyli same białe klawisze. Drugi stopień, czyli dźwięk D. I zbudujmy akord. Wiemy, że akordy mają budowę tercjową, więc w przypadku tonacji C-dur gramy po prostu co drugi biały klawisz. I tak oto na drugim stopniu powstaje nam akord D-moll. Teraz piąty stopień tonacji, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dźwięk G, tworzymy akord i powstaje nam akord G-dur. I pierwszy stopień, czyli tonika, akord C-dur. Jak jazz, to nie może zabraknąć septym. Zbudujmy je dla tych akordów. Jak zbudować septymę? No wystarczy dodać kolejną tercję w górę, patrząc od kwinty akordu, czyli najprościej. Opuszczamy jeden dźwięk tonacji i gramy kolejny. Tak powstał nam pięknie brzmiący akord D-moll, septymowy. Kolejny akord, powiedzieliśmy sobie, że jest to G-dur i septymą opuszczamy E, gramy F. Septymą diatoniczną dla akordu G-dur jest dźwięk F. No i ostatni akord naszej progresji, tonika, czyli akord C-dur i septyma dźwięk H. Zagram te akordy teraz grając prymy w lewe ręce. To jest 2, 5 i 1. Czegoś mi tutaj brakuje, proponuję połączyć te akordy w prawej ręce możliwie najkrótszą drogą, czyli D-moll gramy w ten sposób. Teraz szukamy dźwięków G, H, D, F. Jesteśmy tutaj. G, H, D, F. Czyli D-moll, G7 i teraz C-dur, jest bliziutko. O wiele lepiej. Przenieśmy teraz te akordy do lewej ręki. A w prawej ręce pogramy sobie trochę w swingu. Czym jest swing? No, mówiąc najprościej, dwie ósemki stają się ćwierćnutą i ósemką z trioli. Przez co zapisane ósemki nie gramy w ten sposób, tylko w taki. Jeżeli chcesz grać jazz, to musisz nauczyć się gry w swingu. I tak jak na początek może wydawać ci się to trudne, gwarantuję ci, że bardzo szybko wejdzie ci to w krew. Proponuję teraz pobawić się trochę durową skalą bluesową. Myślę, że fajnie ona zabrzmi w połączeniu z tą naszą progresją. Jak wygląda taka skala dla tonacji C-dur? Są to dźwięki C, D, S, E, G, A. Można to rozumieć w taki sposób, że są to dźwięki pentatoniki w C-dur z dodatkowym dźwiękiem S, który dodaje tutaj tego specyficznego koloru. To, co jest fajne, to, że możemy śmiało bawić się tymi wszystkimi dźwiękami skali i mamy pewność, że zabrzmi to dobrze w połączeniu z naszymi akordami. Pokażę. Jak? No, moim zdaniem bomba. Oczywiście śmiało możemy rytmizować naszą lewą rękę. Oczywiście wszystko w ramach gry w swingu. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa.
trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery. Zapomniałem powiedzieć, że akord C-dur należy grać dwa razy dłużej niż pozostałe akordy, tak żeby zachować formę czterotaktową, żeby dało się tego przyjemnie słuchać. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery. Czyli gramy akord na raz i na trzy i. Ale musimy pamiętać, że liczymy w swingu. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz. Bardzo przyjemna figura, czyli zjeżdżamy z tego Esa na dźwięk E, G i zjeżdżamy z Esa na D. Nie? Coś w ten deseń. Tak naprawdę możemy przemieszczać się po tej skali z wykorzystaniem tylko i wyłącznie trzech palców. Zobacz. Dźwięk C kciukiem. Dźwięk E kciukiem. Czyli musimy pamiętać, że kciuk zawsze na C i kciuk na E. I to wszystko. C, D, S, E, G, A. C, D, S, E, G, A. C, D, S, E, G, A. Nasze akordy. Swing. Podsumujmy. Wybraliśmy progresję, wybraliśmy tonację, zbudowaliśmy te akordy, dodaliśmy do nich septymę, utworzyliśmy skalę bluesową, durową w tonacji, w której gramy, użyliśmy swingu i zaczęliśmy grę. Myślę, że ten temat jako wprowadzenie do świata jazzu nada się świetnie. Oczywiście to, co przedstawiłem w tej lekcji, to tylko kropla w morzu tego jazzowego świata. No i co? Zapraszam Cię do próbowania i do zabawy z tą progresją i tą skalą. Trzymam kciuki i do zobaczenia.